Take them to a place where they know my name, where everyone knows my name. Witajcie po raz kolejny w poniedziałek i tym razem ja, będąc chorym, będę o was mówił. Wow. Wraz ze dwoma drzwiami tym razem, a nawet i większą ilością, nie wiem co się z nimi dzieje, nie wiem co się dzieje z moją twarzą już naprawdę. Okej, nic się nie dzieje. Chyba się zacznę malować na filmach. Zmiany, proszę państwa. I mówiąc zmiany, mam na myśli zmiany. Bo kurwa, Sherlock Holmes się znalazł. Kolejny poniedziałkowy naruciak i kolejne materiały będą zupełnie inne. Od samego początku mówiłem wam, że 100% tuby to 100% tuby. Niestety, na chwilę obecną nazywam wam, robiąc zdjęcie tutaj, moja kamera nie jest najwyższych lotów. Dlatego pierwsze, co zrobiłem, to kupiłem nową kamerę, nowe tło, nowe światło i wszystko nowe. Ponieważ wiem, jak bardzo wam się podobają moje vlogi i poniedziałkowe naruciaki i te wszystkie łapki w górę, które ostatnio mi dajecie, to naprawdę mi mobilizuje do tego, żeby dalej robić tego poniedziałkowego. O Jezu, no żeby włączyć się. Nie zamierzam wam znowu dziękować z połowy materiału, bo wiem, że wielu was to irytuje, ale kurde, dzięki wam jest poniedziałkowy naruciak i dzięki wam będzie on coraz lepszy. Cały czas mnie ograniczyła jakaś biurkowość, a naprawdę miał mobility, czyli mobilność. English good. Będę mógł wrócić do serii Czy Challenge. Czy się będzie Czy Challenge? I w ogóle będzie super mega, będzie mega jakość i będę się czuł taki fajny. I może ładny bez Andrzeja. I w ogóle sobie pomyślałem, że cały czas zadaję pytania do poniedziałkowego naruciaka na Facebooku. Do tego was serdecznie zapraszam. Już ponad 40. No czy ktoś widział tego, wam powiedział, że do niego wszedł, bo już nie musi o nim cały czas mówić. Ale może teraz próbujemy zadać pytania w komentarzach na dole. Takie trochę zapytaj beczkę. Tak więc prosiłbym was, abyście zadawali pytania do kolejnego poniedziałkowego naruciaka na dole, teraz! Jak jesteście, komentarze są komentarze, tam gdzie dajecie łapkę w górę, bo oczywiście dajecie łapkę w górę, kiedy mnie oglądacie, to samo dam też komentarze i tam możecie napisać jakiekolwiek pytanie, wyzwanie, cokolwiek, ponieważ kolejny poniedziałkowy naruciak będzie już zupełnie inny. Dlatego pomyślałem, że w sumie fajna byłaby zmiana choćby z komentarzami na YouTubie i żeby generalnie wszystko zmienić! Bardzo dobrze wiecie, jakie jest moje nastawienie, jeżeli chodzi o zmiany, ja jej uwielbiam, bardzo lubię się zmieniać, dlatego będę się zmieniał! I właśnie problem kamerę, spokojnie, spoko, okej. Okay. Czy tak? Zaczynajmy! Czy oglądasz anime? Anime przestałem oglądać, jak miałem 11 albo 12 lat i wtedy właśnie zamknąłem sobie taki rozdział życia, że okej, anime to było moje dzieciństwo. Dlatego tak samo jak jest wiele gier, tak na przykład Quake albo Counter-Strike 1.6, to po prostu już nie gram, dlatego że to już moje dzieciństwo i to po prostu jak byłem dzieckiem to robiłem i oglądałem, grałem i tak dalej. Dlatego traktuję anime już jako przeszłość i tyle co pamiętam, co oglądałem najbardziej i co najlepsze było dla mnie, to było Naruto właśnie i Fullmetal Alchemist, ale nikt nie, Naruciak nie jest tego, ale już o tym mówiłem, zajrzyjcie troszeczkę do tyłu. Co byś zrobił, gdybyś otwarł i wyskoczyłaby z niej chica z Five Nights at Freddy's? Boże! Czemu nagrasz poniedziałkowego w niedzielę? Uśmieszek, serdeczko, buźka. No widzicie, załóżmy, że chodzę do szkoły. To sobie mi się zdarza. Załóżmy, że wracając ze szkoły, muszę się przygotować do kolejnego dnia szkoły. Bo załóżmy, że 11 dnia do szkoły. I załóżmy, że nagranie poniedziałkowego naruciaka to nie jest 5 minut. Bo to nie jest 5 minut. Nie jestem w stanie się zmyślić w poniedziałek tak, bym nagrał to, zmontował i potem wrzucił. Szczególnie, że ograniczają mnie sprawy techniczne, które się długo nie będą. Więc nie jestem w stanie w na przykład 15 albo 20 minut nagrać poniedziałkowego naruciaka, zmontować go i wrzucić. Szczególnie, że mój montaż to nie jest wrzucanie do programu i zrenderowanie. To jest miliard cięć i montaży i w ogóle wszystkiego, muzyki i tak dalej. Dlatego nagrałem go w niedzielę. Poniedziałkowy naruciak w niedzielę. Ooo! Gdyby twój prysz Andrzej to tak naprawdę nie Andrzej, tylko Marek, to co byś zrobił? Prawdopodobnie zrobiłbym to. Wyczysto go. Czy miałeś kiedyś taką sytuację, że ci dokuczano? Jeśli tak, to jak sobie z tym radziłeś? Mówiłem o tym na panelu na Yukonie. Tak, dokuczono mi choćby kiedy nagrywałem na YouTube na początku, bo już nagrywam od 3 lat, tylko od roku jestem na tym kanale. Zanim jeszcze byłem na tym kanale, nagrywałem gry i to były generalnie słabe materiały. To były materiały, które robiłem siebie takiego samego debila jak tutaj, tylko że po prostu to wychodziło źle. A ludzie wytykali mi palcami, śmiali się ze mnie na przerwach albo gdzieś tam w gronie znajomych. Wygląda to, że po prostu nagrywałem bardzo dużo, miałem mało wyświetleń. Naprawdę cały czas z tym żyłem i w ogóle jak miałem 200 wyświetleń, to wszystkim się chwaliłem. No tak, i to było dosyć słabe z mojej strony i też to słabe z ich. Mało kto mnie wspierał od samego początku i no i okej, rozumiem, no. Co teraz powiecie? Ale poradziłem sobie, jak widzisz. Jak reagujesz, gdy idziesz ulicą i ktoś się do ciebie uśmiecha? Odzajemasz uśmiech, czy traktujesz to obojętnie? Za każdym razem to wspieram i uśmiecham się tak samo. I odzajemiam to po prostu, ponieważ ja sam do jakiegoś czasu cały czas chodziłem uśmiechnięty i w ogóle promieniujący i tak dalej. W pewnym momencie przestałem, jakoś przestałem się uśmiechać tak często jak kiedyś. Ale to nie dlatego, że jestem smutny i tak dalej, tylko po prostu zobaczyłem, że nikt właśnie nie zajmie tego uśmiechu. Za każdym razem widziałem ludzi, którzy chodzą smutni i ich wyjściowo miną to było... Było to dla mnie smutne, dlatego sam się uśmiechałem, próbowałem coś zmienić, ale teraz sobie zdałem sprawę, że się nie da. Nie zmuszę tyle milionów ludzi, żeby się zaczęli nagle uśmiechać. Jednak mimo wszystko, kiedy widzę tą wyjątkową osobę, która się uśmiecha, wtedy też mi się od razu pojawia na twarzy uśmiech i się bardzo cię z tego powodu cieszę.
Czy masz dużego? Tomek, nie jesteś oryginalny. Już gdzieś to było, już gdzieś to było. Co masz dużego? Zapytał Naruciak. Musiałem wziąć odpowiednią miarkę, tak więc... Do dzieła. No tak ci powiem, chłopie. 32 centymetry. Taki wysoki już jest ten skurwie. Patrz, kurde. Co ty na to? Powiedz Six and a half hours late. Czy to prawda, że pierdolisz wszystko i wyjeżdżasz we Bieszczady? Za tydzień, kiedy będziecie już widzieć kolejnego poniedziałkowego Nowiczaka, ja już będę we Bieszczadach i będę zjeżdżał na sankach wraz z wami. Jakiś czas temu powiedziałem o feriach z youtuberami. Były 3 turnusy i na każde było 60 miejsc. I zgadnijcie co? Na moim turnusie jest 60 osób. I przywitamy te 60 osób naprawdę ciepło wraz z Czułkiem, Stew oraz Karolkiem. Oczywiście wszystko nagram, jak tam było, i sami zobaczycie, ile miałeś dziewczyn. Znaczy to zależy, bo w klatce miałem 3, 2 w szafie i 4 pod łóżkiem. No i to dziś na tyle. Dziękuję wam za to, że oglądaliście. Nie zapomnijcie o odwiedzeniu fanpage'a, Instagrama oraz daniu łapki w górę, ponieważ dzięki temu możecie być bliżej mnie. Nie mogę się doczekać, by was spotkać za tydzień, więc do zobaczenia za tydzień. Przepraszam was też za lekkie moje nieogarnięcie, ale jestem dzisiaj naprawdę bardzo chory i nie wiem, jakoś mi się udało wstać. I jeszcze mama odkurza, i jeszcze Andrzej ewoluował, jest drugi. Wierzę sorry za moją twarz, ale tak czy tak, trzymajcie się serdecznie. Do zobaczenia. Pum! Jeżeli ten niesamowicie fantastycznie wymetający odcinek ci się spodobał, nie zapomnij łapce w górze. A tak w ogóle to na fanpage'u są moje gołe fotki. Link w opisie.